Siemanko, z tej strony Kamek. Witam was w czwartym odcinku. Pierwszy lepszy, przechodzimy do kolejnych spotkań, ponieważ potrzebuję kolejnych graczy, najbardziej przydałby mi się chyba środkowy pomocnik defensywny Knights, Nice Us, tak nazywa się przeciwnika, Team. Nie jest on zbyt. Dobry i nie będzie chyba tutaj zbyt wygórowanych wymagań, żeby wygrać to spotkanie. Przechodzimy do minuty trzeciej, czyli bardzo wcześnie. Jak widzicie, jego obrona jest dziurawa, naprawdę dziurawa. Oskar po prostu przeszedł sobie ją jak chciał, strzelił bramkę i w czwartej minucie prowadzimy 1 do zera. Następnie mamy chwilę później faul. Żółtą kartę dostaje Davis z jego teamu, oczywiście. No i do rzutu wolnego podchodzi Wallison. Myślałem, co by to wykombinować, nie ma naprawdę żadnego dobrego wykonywacza rzutów wolnych. Dlatego krótkie rozwiązanie. Wallison, ruletka. E, tutaj będzie MacGillispin. Dwóch graczy ominął. Sporo miejsca, strzał. Piękny gol na 2 do 0. Piękna, na 2 do 0. Piękna akcja Wallisona. No i jak widzicie, on naprawdę się odblokował. Wygrywamy to spotkanie. Przychodzę szybko, żeby znaleźć jakiegoś gracza. No i niestety, ale to jest najgorsze losowanie jak na razie. E, brakowało mi bramkarza. Dlatego tego bramkarza z Bundesligi po prostu postanowiłem kupić. E, inni i tak by mi nie pasowali. Tutaj 350 końców za bramkarza. Jak najbardziej. Przyjmę, wezmę go do składu i miejmy nadzieję, że on trochę będzie lepiej bronił od Prusa. Przechodzimy do drugiego spotkania. Widzicie pewnie, że odcinek ten też jest chyba najkrótszy ze wszystkich, no ale to z tego względu, że też nie było zbyt dużo bramek, a ja nie chcę rozciągać sztucznie tego filmiku, bo mógłbym na przykład znajdowanie gracza nie, 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 nie skracać, tak jak to zrobiłem i, i byście mieli dłuższy filmik, ale po prostu nie chcę tracić waszego cennego czasu. Chcę pokazać jak najbardziej treściwie te mecze no i te akcje. Przechodzimy do kolejnego spotkania. 7 minuta przejmuje piłkę. Lukas podanie do Diego koszty. Diego koszta odwraca się z piłką, jest daleko, ale strzela piękny strzał, piłka odbija się przed bramkarzem. No i wpada do bramki przy słupku na 1 do 0. 17 minuta. Tutaj moje, moje rozegranie słabe naprawdę podanie, no i przeciwnik przejmuje piłkę, szuka miejsca, ładnie podał tutaj górą. Tam u góry jeszcze mu Wolkot wybiegał, no a Wolkot ma szybkość, Wolkot zdobył bramkę na 1 do 1. 23 minuta Lukas podaje. Do Wallisona Wallison tutaj został sfaulowany. Żółta kartka na pewno dla przeciwnika po tym faulu by się należało, ale Wallison wstał, popędził na bramkę i strzelił na 2 do 1. Bardzo ładnie się zachował w tej sytuacji, mimo że został sfaulowany, to Pobieg za akcją 33 minuta. Pioskuje bramkarz. Ja próbuję wybić. No i w tym momencie przeciwnik zjechał mnie jak chciał. Nie wiem czy tak chciał, ale to była jego druga akcja, drugi strzał, druga bramka. Co mnie trochę zezłościło. No i dopiero w 80 minucie mamy akcję kończącą ten mecz. Diego koszty przyjmuje piłkę, ładne podanie do Oscara, wybiega sam na pozycję finezyjnie strzela z powietrza i mamy 3 do 2, jak widzicie, cieszę się niesamowicie z tej bramki. No ale zobaczcie teraz na statystyki spotkania, które potwierdzą to, co powiedziałem, że on miał trzy strzały celne, z czego dwie bramki. Ja miałem 11 strzałów aż, no ale wygraliśmy to spotkanie, mamy 12 punktów, cztery zwycięstwa w kolejnej lidze pod rząd, no i sprawdzamy kolejnego gracza. No i tutaj mamy spory wybór, ale też nie ma za bardzo czegoś nadzwyczajnego, no i postanowiłem Postawić na Asaidiego. Brakowało mi lewego pomocnika, jak widzieliście, miałem tam SPO, trochę mi zgranie spadło. No, ale postanowiłem tak zostawić, jak było, i przejść do kolejnego spotkania. O, na ostatnie spotkanie na dzisiaj: przeciwnik ma piękny skład z BPL. No i ciężko będzie, naprawdę. Ja mam 60 coś zgrania teraz, kiedy postawiłem tego Asaidiego. No, ale trzeba grać i ładne tutaj podanie do Oscara. Oscar strzela, bramkarz broni, piłka odbija się jeszcze raz do Oscara. No, i ten strzela na 1 do 0 w 38 minucie, dopiero. No, ale taki, przeciwko takim składom z pełnym zgraniem, naprawdę gra się niesamowicie ciężko, nawet z moimi umiejętnościami, które są wysokie, ale bez przesady w tej fifie. W tamtej czułem, że byłem lepszy. Asaidi przeszedł po prostu zawodnika, strzelił. No i pierwszy mecz, pierwsza bramka Asaidiego. Miejmy nadzieję, że będzie strzelał jeszcze ładniejsze w przyszłych kolejnych spotkaniach. 55 minuta. Diego Costa po kontrze biegnie, biegnie, biegnie. On po prostu biegnie. Tam widzicie, wybiega Wallison. Wallison piękne podanie. Strzela z lewej nogi finazyjnie. I mamy 3 do 0, i w tym momencie przeciwnik rozłączył się z tego, co tutaj widzicie. No i to będzie ostatni już mistrzostwo. Zdobywamy tytuł, ostatni mecz w tym odcinku. Wiem, że mógłbym dawać 4, ale wtedy miałbym dużo więcej roboty. Dużo. dużo byście więcej nie zobaczyli, tak? A, a, a ten jeden mecz to jednak, jednak jest trochę nagrywania. No i co? Mamy tutaj Hugo Lorisa. Postanowiłem. Postawić na bramkarza, mimo że nie pasuje on mi zbyt dobrze, to, to jednak Loris tam się znajdzie, moim zdaniem, bardzo ładnie. Mogłem jeszcze postawić na Lusio, ale miałem drugiego środkowego obrońcę, który ładnie łączył się z kielinem, dlatego nie chciałem psuć tego. No i jak widzicie, kupię tutaj zaraz Hugo Lorisa no i postawię go w bramce. Miejmy nadzieję, że on trochę wytrzyma w tej bramce, mimo słabego zgrania i będzie. Prowadził nas do zwycięstwa. Także to było na tyle. Trzymajcie się. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, po prostu zostaw łapkę w górę. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Na razie. Okay,